Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wygląda na to, że to jest początek końca socjalistycznej partii demokratów w Ameryce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No umiarkowani demokraci chyba mają już dość. Umiarkowani demokraci chyba muszą zacząć dochodzić do wniosku, że ta banda lewacka, która opanowała ich partię, no niekoniecznie to musi być partia Kennedy'ego z lat 60. No i to, co się dzieje, no to już spora ilość, mam nadzieję, spora ilość ludzi, która głosowała na Bidena, bo nienawidziła Trumpa, zdaje sobie sprawę, że po prostu bardziej nienawidziła Trumpa niż kochała Amerykę. No i to już jeżeli się głosuje w ten sposób, że nie kocha się Ameryki, tylko żeby uzyskać jakąś satysfakcję czy zemstę, no ludzie nie powinni głosować, jeżeli nie kochają swojego kraju. To jest właśnie najbardziej wredne i perfidne, co ludzie mogą zrobić. No i dzisiaj są te wyniki. Izba Reprezentantów no, wróciła z powrotem po wakacjach do Waszyngtonu. No i teraz demokraci debatują nad tym kolosalnym planem finansowym, no bo są dwie sumy. Jeden jest trylion dolarów amerykański, trylion, czyli jedynka z 12 zerami, a drugie to jest 3,5 tryliona amerykańskiego, czyli 3,5 z 12 zerami. No to będzie z 11 zerami już w takim układzie, 3,5 tryliona. No część zaraz będzie pisała, że to miliardy, biliony i tak dalej, no ale amerykański trylion to jest po prostu jedynka z 12 zerami. Jest tysiąc tysięcy to jest milion, tysiąc milionów to jest bilion, bo to jest dwa razy. No i później jest trylion, czyli 12 zer. No i teraz jest 3,5 tryliona i 1 trylion. No 1 trylion no to jest plan wydawania na infrastrukturę. No ta infrastruktura, no to każdy normalny by pomyślał, że to mają być jakieś mosty, jakieś koleje, jakieś autostrady, jakieś linie energetyczne. No nie, no teraz zaczynają mówić, że ludzie to jest infrastruktura, no infrastruktura ludzka. No a do tego jeszcze 3,5 tryliona dolarów w ramach budżetu. Także, że jeden jest pchany przez Bidena, a drugi jest Bernie Sanders. Bernie Sanders, no to w zasadzie no komunista. On na swój ślub to pojechał do Moskwy. W Ameryce no to ma 4 czy 5 domy. Jeden Vermont, gdzie w zasadzie go tam wybierali. Jeden w Waszyngtonie i jeszcze tam 2 czy 3 naokoło. No i teraz dziewięciu demokratów, tych bardziej normalnych, umiarkowanych, środkowych, centrowych, z tych dystryktów, które w zasadzie czasami są wybierane republikanie, czasami demokraci. W Ameryce to nazywają to dystrykty huśtawkowe. No, dlatego huśtawkowe, że to tam nie jest pewne, bo niektóre rejony w Ameryce, całe wybrzeże, wschodnie i zachodnie wybrzeże, to jest takie, że po prostu jest socjalistyczne. No tam, gdzie są wielkie miasta, tam, gdzie jest wielki budżet, tam, gdzie jest sporo uczelni, no to od razu są urzędnicy. No i tam, gdzie są urzędnicy, no to oni wszyscy głosują lewicowo, no bo żyją z podatków. No i tam, gdzie są urzędnicy, są pieniądze, no to od razu jest grupa ludzi, która żyje na garnuszku państwa. No i grupa, która żyje zawsze na garnuszku państwa, no to też głosuje socjalistycznie, lewicowo, no bo wtedy są te pieniądze rozdawnicze. No ale są pewne regiony takie, gdzie tam jest tak pół na pół, no i to się wszystko przesuwa. No i dziewięciu tych demokratów powiedziało, że najpierw trzeba przegłosować ten 1 trylion infrastruktury, a później 3,5 tryliona w ramach budżetu. Lewactwo mówi odwrotnie.
odwrotnie. Lewactwo mówi, że nie, trzeba zrobić ten budżet Bernie Sandersa komunistyczny, 3,5 tryliona, a później dać jakieś okruchy tym wszystkim centrowym demokratom jako łapówka, jako przekupstwo, jako taki podarunek za to, że dobrze się zachowują. No po prostu to jest marchewka polityczna. Przewodnicząca większości Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, no to stara czarownica, ona urodziła się w 1940 roku. Ona jest białą komunistką, milionerką. Jej mąż jakieś niezłe hachmęcił finansowe sprawy. Nic tam w zasadzie, no następna złodziejka, tak jak Biden i syn Hunter jest bandziorem, który miał pieniądze z tej kompanii ropo, no oni tam handlowali tą ropą czy tam gazem, no to Biden miał około miliona dolarów rocznie, no to podobna sytuacja jest męża Pelosi, no i ona nie chce stracić tych wszystkich umiarkowanych, nie chce stracić umiarkowanych demokratów, dlatego w zasadzie podlizuje się im, bo nie jest duża różnica w Izbie Reprezentantów. W Izbie Reprezentantów jest 435 osób, 435 reprezentantów i to wszystko jest podzielone tam 211 na 215, także 3-4 głosy są tylko różnicy. No ona stara się przeciągnąć na swoją stronę, no ale to jest coś podobnego, tak jak ten piosenkarz Cookies i te wszystkie malutkie partyjki tam są przeciągane, no to niedużo inaczej jest w Ameryce, pomimo, że to jest system dwupartyjny, no ale to chodzi o cały proces, a nie całą tą zawartość, co będzie pierwsze, tak, bo tych 9 demokratów, no to oni chcą głosować za tym trylionem dzisiaj, ale w zasadzie są gotowi głosować za 3,5 trylionami budżetu za parę minut. No i to pokazuje, jak silne jest lewactwo, jak silne jest lewactwo. Problemem dla tych huśtawkowych dystryktów demokratów, no to jest, no oni mimo wszystko są lewakami. Oni też są bardziej na lewo niż umiarkowani. To jest to, że jak oni wygrywają te miejsca w kongresie, w Izbie Reprezentantów, no to ona chętnie ich tam przyjmuje, chętnie ich gospodarzy, no ale w zasadzie każe im śpiewać tak, jak partia komunistyczna każe, partia postępowa, partia socjalistyczna i oni są wykorzystywani po prostu jako no niewolnicy. Ona stara się zbudować, Nancy Pelosi stara się zbudować całą tą swoją legendę, chce przejść do historii jako przywódczyni, która osiągnęła bardzo dużo. Pelosi wie, tak jak wszyscy normalni wiedzą, że w 2022 Izba Reprezentantów po prostu zostanie przeszatkowana. No teraz na dzień dzisiejszy po tym Afganistanie to już nie ulega dwóch zdań, że po prostu te całe, cała w tych, nie tylko, myślę, że nie tylko w tych dystryktach huśtawkowych, wahadłowych to się wszystko odbędzie, no ale w wielu dystryktach demokratów po prostu demokraci nie będą chodzili. Jest dużo takich miejsc, że tam jest 40% republikanów i 60% demokratów. Może wyjść na to, że po prostu te 10-15% demokratów nie będzie głosowało, nie przyjdą na stronę republikanów, także to będzie kompletna masakra. To będzie dla lewicy, to będzie coś nieprawdopodobnego. No ale oni wiedzą, bo to od lat jest tak, że Izba Reprezentantów i Senat w zasadzie bardzo często statystycznie przechodzi w ręce opozycji tej partii prezydenckiej. Obama miał to po prostu nieprawdopodobne, co to się stało.
I to się dzieje nawet bez tego, jak jest po prostu fiasko, totalna wpadka w Afganistanie z tą ewakuacją, no to normalni, nawet liberałowie zaczynają się zastanawiać, że no płaczą chyba, że go wybrali. Co jest celem tej czarownicy Nancy Pelosi? No ona chce przepchać te wszystkie historyczne ustawy, żeby zacementować to, co demokraci chcą dodać. Demokraci po prostu chcą zrobić Amerykę systemem, krajem rozdawniczym, krajem w zasadzie zasiłkowym, krajem utrzymującym jak największe ilości ludzi, no tylko dlatego, żeby na nich głosowali. No ale wtedy ekonomia już nie jest tak atrakcyjna, wtedy już ludzie nie zarabiają tak, jakby mogli zarabiać. No i wtedy po prostu to się zamienia w kraj zasiłkowy z potężnymi podatkami, no bo to trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że państwo daje. No państwo daje, ale co państwo daje i rozdaje, no to państwo zabiera. Tyle tylko, że komu innemu daje, a komu innemu zabiera. No taka jest już natura komunistów. Także Pelosi wie, że Izba Reprezentantów będzie stracona, ale wtedy ona i tak się za bardzo nie przejmuje, bo lewactwo osiągnie to, co osiągnie. Ona przejdzie na emeryturę. Z 40 roku jest, no to ma 60 plus 22 lata, to będzie miała 82 lata, przyjdzie na emeryturę, przyjdzie do historii jako bohaterka, no a umiarkowani demokraci, jeżeli zdecydują głosować, no to będą po prostu wykorzystani. Także jest nadzieja, że nie będą głosować. Jest nadzieja, że wielu tych umiarkowanych demokratów po prostu pójdzie po rozum do głowy i tak wie, że zostaną wyrzuceni za rok, no za ile to będzie, listopad, czyli wrzesień, październik, no to jeszcze 14 miesięcy. Jest nadzieja, że po prostu nie będą głosowali, wiedząc, że i tak już zostaną wyrzuceni. Był taki precedens już za Obamacare. Obamacare, no co to jest Obamacare? Obamacare, no to nie ma czegoś takiego jak Obamacare. To po prostu jest przymus, to było przymusowe opłacanie składek, czy się chce, czy się nie chce. No plus duże subsydiowanie, ale to nie jest to, że państwo dodaje. No subsydiowanie to jest w tym momencie, jeżeli ktoś płaci podatki, no to nawet jeżeli mam niskie zarobki, powiedzmy 20-30 tysięcy, no to jedna osoba, jeżeli zarabia powiedzmy 30 tysięcy, no to na 2 tysiące godzin rocznie, no to jest 15 godzin, no to jeżeli ma odpis 12 tysięcy, to płaci podatki powiedzmy od 18 tysięcy. Jeżeli płaci od 18 tysięcy, no to powiedzmy by płacił około 7-8, powiedzmy 10%, czyli 1800. Czyli te 1800% może użyć na swoje ubezpieczenie, no ale nie więcej, nie ma więcej, jest kredyt podatkowy, a nie ma jakiegoś takiego subsydiowania podatkowego. No ludzie przechodzą na jakieś renty i tego rodzaju rzeczy, ale ten Obamacare, no to jest zmuszanie do kupienia ubezpieczenia, a jak nie, to kiedy się wypełnia podatki, no to trzeba tam zapłacić karę. No i kara jest na tyle duża, że bardzo często ludzie mówią, po co mam karę płacić i nie mieć nic, no to zacznę, to kupię ubezpieczenie, jak kupię ubezpieczenie, to dostanę jakieś tam kredyty za te podatki, które bym i tak musiał oddać, no i to się wszystko w ten sposób jakoś tak kręci. Był jeden taki demokrata, który się sprzeciwiał się Bart Stupak i on się sprzeciwiał temu rozkazowi prezydenta, no i on powiedział tak, ja jako umiarkowany demokrata podpiszę to, tyle tylko, że on był w takiej grupie kongresowej za życiem, no i powiedział, że on podpisze to wszystko, jeżeli
jeżeli przejdzie takie prawo, że nie będzie pieniędzy federalnych dawanych do Stanów na skrobanki. No i w zasadzie zrobił wielki jeden pokaz z innymi ludźmi, którzy byli przeciwko demokratami, którzy byli przeciwko skrobankom. No ale i tak to wszystko upadło, no bo Obama wydał rozkaz prezydencki i tak to się zakończyło. No później przeszedł na emeryturę, zamiast być wygonionym z kongresu, no bo w 2010 roku to Partia Republikańska uzyskała dodatkowo 63 miejsca na 435. Także to była po prostu masakra. No i teraz taka podobna masakra, ale w Atswajdzie. No tyle tylko, że co oni naciągają nielegalnych emigrantów, no to za 5-10 lat oni wszyscy będą mieli obywatelstwo. No i od nowa się zacznie cały ten cyrk. Za 15 lat komunizm w Ameryce znowu zaatakuje, no ale wtedy już chyba będzie na stałe jednopartyjny system. No i nie będzie już takiego obudzenia. Ci jeszcze umiarkowani demokraci, normalni demokraci, no to już będą w wieku takim, teraz są w poważnym wieku, 50, 60, 70 lat, także za 10-15 lat już będą rządzili wszyscy ci przesiągnięci socjalizmem, wyssanym w szkołach i podstawowych, i średnich, i wyższych. No i to będzie makabra dla Ameryki za 15 lat. No ale to patrząc na przyszły rok, no to będzie podobnie. To będzie podobnie, bo Pelosi wie, co zrobić z tym budżetem. Wszyscy dzwonią do tych centrowych, szantażują ich, że mają głosować po linii partyjnej. Mam nadzieję, że nie będą głosowali po linii partyjnej. Mam nadzieję, że jako normalni demokraci, jako centrowi demokraci pójdą po rozum do głowy. Tak się zastanowić, czy to jest ważne, czy trylion teraz, a później 3,5 tryliona, czy najpierw 3,5 tryliona, a później trylion. No to wszystko tak czy inaczej, to są podatki, to są nieprawdopodobne podatki, no bo mają być uczelnie, wyższe uczelnie dwuletnie za darmo, przedszkola i żłobki za darmo, obniżenie wieku dla emerytury tej państwowej i oni chcą zrobić te wszystkie programy takie tymczasowe, które w zasadzie jak się wciągną w system, no to nigdy nie zostaną zlikwidowane. No i prawdziwy koszt tego wszystkiego, no to przez następne 10 lat to nie będzie 3,5 miliona, ale to będzie około tryliona, ale będzie około 5-6 trylionów. No i czy ci demokraci będą głosowali za swoim sumieniem, czy po linii partyjnej? No zobaczymy jak zagłosują, ale będą po prostu wyrzuceni tak czy inaczej. No jedyne co, to mogą zrobić coś dobrego dla Ameryki, jeżeli kochają Amerykę. Jeżeli nie kochają Amerykę, no to pójdą po linii lewackiej, a i tak zostaną odrzuceni na śmietnik historii na razie na parę lat. Wpadka Bidena na każdym kroku. Już wszyscy sobie zdają sprawę, że to jest po prostu laleczka pociągana za sznurki. No wygląda na to, że sznurki idą chyba najprawdopodobniej z Chin. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często monetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych, jeżeli jesteście w Ameryce. Idźcie na wybory 2022. To trzeba będzie zmienić
zmienić tę nienormalność. Głosujcie 2024. W Polsce tak samo, wybierajcie konserwatystów. Przekaz dla socjalistów, mam nadzieję, że płaczecie nad tym, że wybraliście Bidena, mam nadzieję, że płaczecie nad setkami tysięcy tych biednych, zamordowanych Afgańczyków, którzy będą zamordowani, którzy są już zamordowani. Taliban to jest bandytyzm na poziomie komunizmu. Zdrowia dla normalnych.